Cześć wam dzisiaj, ja jest wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dzisiaj wieczorem około godziny 18 powinien być stream z Tower of Fantasy. Jeżeli nic nie wybuchnie, to będę streamował albo grających na becie, albo uda mi się załadować na konto z... no... Throwaway konto raczej, na którym będę mógł polatać, pograć i porozmawiać z wami na temat tego, co w TOF-ie jest, jak wygląda sytuacja, jak wygląda ta obecnie trwająca, a właściwie kończąca się powoli beta. Żeby nie było, nie mam pewności, czy ja się będę ładował do gry dziś wieczorem ze względu na to, że mój firewall i antywirus zaczęły drzeć japę, jak tylko zainstalowałem Tower of Fantasy, więc będę jeszcze siedział, bo wczoraj mi się nie udało, przedwczoraj mi się nie udało, a dzisiaj siądę jeszcze raz, zrobię ostatnie podejście do launchera Tower of Fantasy. Nie to, żeby z grą było coś nie tak, po prostu launcher ma w sobie pliki, które według mojego firewalla i antywira są niebezpieczne, więc obie te rzeczy zaczęły piszczeć, że czy jesteś pewny, że chcesz to odpalać, czy jesteś pewny, że chcesz się tym bawić, więc będziemy kminili i patrzyli, czy wszystko na pewno jest bezpieczne, bo z mojej perspektywy coś jest nie teges, ale tak jak mówiłem, jest to perfect world i można różnych rzeczy się po nich spodziewać, ale dziś wieczorem Tower of Fantasy będzie tak czy siak o godzinie 18, zapraszam was bardzo mocno i serdecznie, jeżeli macie czas i ochotę, my przeskoczmy dalej, bo dzisiaj dużo informacji jest, bardzo dużo informacji jest i czeka na nas ankieta. Jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, jest 300 mory za, no, dostanie ankiety i 30 tysięcy mory za wykonanie jej. Jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, to zapraszam, bo wreszcie można powiedzieć parę przykrych i gorzkich słów w stronę MiHoYo, które, no, grabi sobie, grabi sobie. Wiem, że mówiłem to przy ostatniej ankiecie, ale sporo cierpkich słów było do rzucenia w stronę MiHoYo, ale z drugiej strony też zasłużyli, więc jeżeli macie im coś ciekawego do powiedzenia, to ostatnie pytanie jest otwarte i oczywiście kolejny raz z rzędu nie zadają pytań na temat MiHoYo, naszych wrażeń na temat tego, jak dobrze Hoyoverse sobie radzi. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy radzili sobie świetnie. To były pytania, co myślisz o MiHoYo, co myślisz o naszej firmie, co masz nam fajnego do powiedzenia. A teraz jak, no, nawalają za nawalaniem, to nagle tych pytań w ankiecie nie ma. Kiedy można by jakąś konstruktywną krytykę rzucić, oczywiście oprócz bluzgu, bo wielu by poszło w stronę bluzgów, ale w tym momencie też mogłaby się pojawić konstruktywna krytyka, na którą nie dają miejsca, więc MiHoYo coraz bardziej się odrealnia i odszczepia od fandomu. Ryzykowna taktyka, zobaczymy jak na tym wyjdą, a my lecimy dalej, bo to nie jest jedyna rzecz dla graczy, jeżeli nie graliście od dłuższego czasu w Genshina, wydaje mi się, że to jest 14 dni nielogowania plus jakoś tak. To będzie dla was ankieta, w której będą primogemy dla powracających, macie tutaj screenshota jak to wygląda, a my lecimy dalej, bo czeka na nas GeForce Now, tak jak mówiłem kilka dni temu, dziś będzie premiera Genshina na GeForce Now. Więc jak macie dostęp do tej usługi, na którymś z urządzeń, chyba poza smartfonami z iOS-em, powinno być na wszystkim. Mniej lub bardziej, tam nie ma większego problemu, bo na iOS-ach Genshin działa jak marzenie swoją drogą. Chyba że ktoś ma bardzo stary sprzęt, no to inna rzecz. Ale jeżeli chodzi o MacBooki i całą resztę, to powinno być. I jeżeli chodzi o Androidy, nie Androidy, PC-ty, cokolwiek, to również powinna usługa streamingowa działać. Działać jak najlepiej. Co oznacza, że jeżeli macie komputer za słaby, żeby grać w Genshina, bo coś się podziało, nie wiem, popaliła wam się karta graficzna, czy RAM wam szwankuje, nie, no RAM to akurat zły wybór w tej sytuacji. Jeżeli chcecie streamować sobie Genshina i grać w wersji streamowanej, to jedyne co musicie korzystać z usługi GeForce Now, ale również mieć na tyle internet dobry i stabilny, żeby to działało dobrze, bo jeżeli nie macie tego, no to wersja jednak instalowana wciąż jest o tyle dobra, że tutaj nie wszystko jest w każdym momencie łączone z serwerem, po prostu część ogarnia wasz komputer, a tam wszystko jest streamowane do was, bo inny komputer gdzieś tam w chmurze stojący sprzęt, nie, że stoi na chmurze, tylko wiecie, technologia chmury, wtedy ogarnia za was gameplay, a wy dostajecie tylko obraz tego, co oznacza, że prędkość internetu i jego stabilność, może nawet raczej stabilność i prędkość w tej kolejności, to są rzeczy najważniejsze. Ja nie jestem fanem streamowanych usług, ale to ja. Z tego co rozumiem, GeForce Now działa całkiem przyjemnie. Jeżeli się bawiliście, jeżeli z tego korzystacie, to dajcie znać, jakie tam są ograniczenia czasowe, nieczasowe przy graniu i ogólnie ile z tego można wyciągnąć. Tam chyba godzina miała być, coś w tym stylu, co nie zmienia faktu, że na Genshin ta godzina spokojnie starcza w chwili obecnej, za dużo do roboty nie ma. Ale lecimy dalej, bo uwaga, spekulacje i spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy, co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Pamiętacie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymusem.
mniejszym różniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe, niektóre mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od tego, że mamy dzisiaj dużo informacji głównie lecących od Ubaczy, więc prawie wszystko na dole jest od Ubaczy i jest to na temat aktualizacji 3.0, więc ludzie, mamy wreszcie jakieś bardziej sensowne info na temat tego, kto i co będzie robił, więc jeżeli pamiętacie, to od moich informacji, która później zaczęła się zgadzać z tym, co mówiła reszta, jest taka, że w aktualizacji 3.0 będą na nas czekały 3 nowe postacie, jedna nowa piątka, postać z łukiem oraz 2 nowe czwórki. O jednej czwórce wiedzieliśmy troszkę więcej, że to najprawdopodobniej będzie kolej, o tej piątce zaczęliśmy się dowiadywać niedawno, że to będzie najprawdopodobniej Thignery, a jeżeli chodzi o ostatnią czwóreczkę, no to miała być Elektro, postać żeńska i nie mieliśmy za dużo informacji dalej w tym temacie. I teraz mamy, więc po kolei, Dory. Ta nowa postać ma się nazywać Dory, jeżeli dobrze rozumiem i nic nie pokręciłem i mam nadzieję, że no tak zostanie, bo fajnie to brzmi, no poszukiwanie Dory i tak, no można kilka żartów wyciągnąć. Szkoda, że nie Dora, Dora Explorer byłaby w tej sytuacji bardzo ekstra, więc wygląda na to, że Dory będzie czterogwiazdkową postacią elektro, żeńską oczywiście, biegającą z Claymorem, czyli mamy duet do Sayu. Mniej lub bardziej. I Dory ma być po części healem. I żeby było zabawniej, ma być po części healem, który ma konkurować z Kukishinobu. Kukishinobu, która troszkę zawodzi, bo ona ma fantastyczny design, bardzo się ludziom podoba, ale w gameplayu słyszę narzekania. Słyszę bardzo wielkie narzekania i bardzo głośne narzekania, że Kuki odstaje. Odstaje właściwie nawet nie tyle od wyobrażeń graczy tego, kim mogłaby być, tylko jest to jedna z dwóch najgorszych ostatnio dodanych postaci. Drugą oczywiście jest Toma. Nie wiem, na ile to jest prawda, nie korzystam z Tomy. Gameplay Tomy mi nie podszedł na tyle, że nie zacząłem go rozwijać i nie mam bardziej wyrobionego zdania w temacie, ale słyszę, że ludzie na Tomę narzekają bardzo. I podobno Kukishinobu to jest ten sam poziom, że no, jeżeli chodzi o heala i traktować ją jako healera, to bardzo odstaje za barbarką. I jej obrażenia są słabe, jej ult jest słaby, jej ataki są słabe i zasadniczo jedyne co ma to jej elemental skill, który jest słabszy niż to, co ma barbarka, więc Kukishinobu nie zachwyca. Mam nadzieję, że znajdą jakiś fajny build dla niej, bo ta postać, ten kaptur, którego niestety nie zakłada, bo fajny byłby ten kaptur z tymi samurajskimi cuśkami, ale ogólnie podoba mi się strasznie, jestem zachwycony, że ją dostałem i chciałbym z niej skorzystać bardziej. Więc jeżeli chodzi o Dory, wygląda na to, że ona ma przebijać Kukishinobu z E, jeżeli chodzi o leczenie, a cała reszta to ma być troszkę bardziej agresywna, więc informacja z bety docierająca jakby na temat tej postaci od moich nie nazwana, bo nie mieli danych, jest taka, że jest to Kuki, której by ktoś dał Claymore i jest bardzo na sterydach, albo inaczej, jest to Elektro Sayu, tylko bardziej funkcjonalna Elektro Sayu i bardziej funkcjonalna od Kukishinobu, z którą jest porównywana ze względu na ten sam żywioł. Informacja od Ubaczy jest taka, że będzie się zwała Dory, więc mamy już jakby komplet informacyjny, poza tym, że nie wiemy za bardzo jak wygląda. Zapewne za chwilę ktoś z tym wyskoczy, nie wiem, Spendior Primos patrzy w waszym kierunku, może już niedługo zobaczymy, a my przechodzimy dalej, czyli do Thignery. Thignery, o którym było dużo i różnych informacji. Wygląda na to, że jest opisywane jako Dendroganiu z mocnym naciskiem na Elemental Master. Jego charge'owany atak ma 2 poziomy, czyli troszkę idziemy w stronę Yoimiki. Zamiast tego kwiatka, który ma Ganiu, idziemy w stronę dodatkowych strzał, które lecą w stronę przeciwnika. Zarówno jego Elemental Skill, jak i jego Elemental Burst, zdaniem Ubaczy, ma się kręcić wokół większych obrażeń, podbijania tego, co jest robione za pomocą standardowego ataku, czyli namierzanych tych dodatkowych strzał, które będą latały w stronę wroga, więc wygląda na to, że Thignery może być ciekawym damage dealerem, dendromasakratorem. Zobaczymy, jak bardzo ciekawy jego gameplay będzie, bo jeżeli chodzi o Ganiu, jest ona uwielbiana przez fandom, ale większość osób, z którymi mam styczność, zgodnie twierdzi, że gameplay nią jest po prostu nudny. To niestety jest problem większości mocnych postaci, że jeżeli już są mocne i są przesadzone, to się nimi nudno gra. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że ciekawy gameplay można wyciągnąć, ale na przykład na Yelan. Nie wiem, jak bardzo mocna w mecie jest Yelan na chwilę obecną, ale mi się nią fantastycznie grało i żałuję, że nie rolowałem po tą postać, żeby dołączyć ją do swojej drużyny. Ale to ja. I ja przeskakuję w tym momencie dalej do kolejnej postaci, którą jest Kolej. Wygląda na to, że Kolej będzie kolejną postacią, która będzie miała dodatkową broń, która nie jest ubieraną bronią, tylko mechaniką wbudowaną w postać, tak samo jak Shikano in Heizu ma ten swój
ten Jitte, z którego chyba nawet nie korzysta na animacjach. Jakoś nie kojarzę. No ale dobra, kolej ma mieć bumerang czy coś w tym stylu. Bardzo duże to ma być. I ma mieć również małego kompaniona, coś w stylu Barona Bunny albo Głoby, albo Oza. Coś, co się będzie pojawiało i popiskiwało, gadało. Czyli kolej ma być kolejną tą słodką, fajną i sympatyczną postacią, która będzie biegała ze swoim zwierzątkiem. Jeżeli chodzi o jej gameplay, Ubacza żadnych dodatkowych informacji nie rzucał, ale rzucał na temat Dendro Travelera. Dendro Traveler, czyli no już niedługo się dowiemy, jak będzie funkcjonował, aczkolwiek nie będzie to jeszcze w aktualizacji 2.8, przynajmniej nie w pełni. Nasz Traveler w odmianie bardziej zielonej ma przywoływać obiekty troszkę podobnie do tego, co ma Lisa na swoim Q, na swoim Elemental Burstie, i będą one buffowały się w zależności od tego, z jakimi innymi żywiołami wejdą w reakcję, czyli dla Hydro będzie to zwiększenie zasięgu, dla ataków, które lecą, dla Elektro będzie to zwiększenie prędkości wykonywanych ataków, a dla Pyro będą dodatkowo eksplodowały, podobnie jak Pyro Slimy, więc będzie tutaj troszkę mechaniki. I Dendro Traveler podobno ma być najbardziej rozbudowany, jeżeli chodzi o głębie rozgrywki, czyli jego mechaniki będą miały wiele elementów, które będzie można ze sobą łączyć, wykorzystując na nowe sposoby. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No i dobra ludziska, to jest tyle, co dzisiaj pociekło. Odcinek sponsorowany praktycznie przez Ubacze. Ta miejscówka jest podesłana przez The Cat Lady. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś awesome. A wy nie zapomnijcie, że wciąż trwa Daily Check Noob Event. Do końca miesiąca już za bardzo nic ciekawego na nas nie czeka, ale jakieś tam szroty polecą, trochę mory, trochę szmat z expem. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Dziękuję wam za oglądanie tych filmików. Dziękuję lisim magom za lisią magowanie oraz lisim arcymagom. Jesteście awesome! I to jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo jeszcze stream o godzinie 18, więc zapraszam mocno i serdecznie. Miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże gerędzi wam sprzyja. My widzimy się wieczorem i jutro na odcinku. Hej! I dużo zdrowia również, a ja w sumie powinienem polatać, porobić daily i różne inne rzeczy i zabrać się wreszcie za Mad Bizarre Adventure i może znowu nie zdążę, bo kolejny stream. Za dużo na raz. To bardzo dużo się dzieje, jak na grę, w której nic się nie dzieje.